Witam Państwa w programie z cyklu Za obce pieniądze. Bohaterem dzisiejszego spotkania będzie Bolesław Bierut, niegdyś ważna postać polskiej powojennej sceny politycznej, zawdzięczająca swoją karierę stalinowskim czystkom i wymiarowi sprawiedliwości niepodległej Rzeczpospolitej, który skazał go za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego na wieloletnie więzienie. Bolesław Bierut jest postacią będącą znakiem swojego czasu. Zapraszam Państwa na spotkanie. O Bierucie rozmawiać będziemy z naszym gościem. Jest nim dziś profesor Ryszard Terlecki, historyk, publicysta, znawca epoki, a więc tych powojennych dziejów PRL. Panie profesorze, Bierut pojawia się na scenie politycznej właściwie całkiem przypadkiem. Kim on był? No to jest postać, która w żaden sposób, w żaden istotny sposób nie odcisnęła się na historii, zanim nie znalazła się nagle w świetle reflektorów na pierwszym planie sceny politycznej. Nie żyją już liderzy przedwojennej Komunistycznej Partii Polski wymordowani przez Stalina, ale nie żyją też ludzie, którzy byli jakby wyznaczeni na funkcję namiestników Związku Sowieckiego czy Stalina w Polsce w okresie powojennym. Gomułka okazuje się człowiekiem, który nie jest wystarczająco pewny i wystarczająco sprawdzony. W związku z tym do kierowania państwem, satelickim państwem zostaje skierowany człowiek, który właściwie nie zdołał także zasłużyć się jakoś specjalnie Sowietom, poza tym, że był lojalnym i sprawnym funkcjonariuszem Kominternu czy agentem NKWD. Za co zresztą został skazany na więzienie w II Rzeczpospolitej. Niepodległej Polsce. A jak nazywał się Bierut? Bo to jego przecież pseudonim. Skąd pochodził? Czy wiele wiemy na temat biografii tego człowieka? No, biografia oczywiście była dorabiana na potrzeby ówczesnej propagandy. Tworzono czy specjalnie na tą okazję jego życiorys. W gruncie rzeczy Stalin chciał tu pokazać zarówno społeczeństwu polskiemu, jak i komunistycznej partii, która właśnie obejmowała władzę, że w gruncie rzeczy szefem może zostać każdy. Może zostać ktokolwiek wskazany przez niego, kogo on uzna za osobę wystarczająco nawet sprawną. Nawet człowiek będący działaczem komunistycznym, pochodzący z podlubelskiej wioski, tak. Który jakoś w okresie międzywojennym... Z Podlasia, tak. Tak, najwyższym szczeblem kariery po wyjściu z więzienia była posada księgowego w jednej z firm w II Rzeczpospolitej. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu Krzysztofa Wojciechowskiego, filmu pochodzącego z 1996 roku. Filmu ukazującego pewien aspekt działalności Bolesława Bieruta jako tak zwanego prezydenta powojennej Polski. Kochany panie prezydencie, z materiałem ukazującym Bieruta jako pana życia i śmierci żołnierzy niepodległości, żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którym Bierut udzielał aktu łaski, a raczej odmawiał tego aktu. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu. Dzięki ci, panie, za opiekę twoją, za skrę nadziei, okruchy radości, niezłomność ducha i za moją młodość, która niestety przeszła bez młodości. Rawicz, 1950 rok. Stefan Kraszewski. Jesteś autorem tego wiersza. Tak. Zresztą dosyć dużo pisałeś w tym okresie i do dziś piszesz. W jakich warunkach on powstał? Bo on powstał właściwie w więzieniu w Jaworze. Po prostu powstał w celi. Człowiek się miał jeszcze wtedy dobrą pamięć i nauczył się go. No, drapało się trochę, jeżeli trzeba było na ścianie, tak, żeby się nauczyć. Ale później, no nie tylko ja pisałem, że tak powiem, wiersze. Było kilku jeszcze innych. No, powstawało po prostu z potrzeby serca, w pewnym sensie. Właśnie, gdyby mógł pan powiedzieć, czym był obóz w Jaworznie?
W jakim celu on został stworzony? Kto był w tym obozie i jak tam traktowano tych młodocianych przestępców występujących przeciwko komunistycznemu prawu? Centralne więzienie Jaworzno, bo tak to oficjalnie nazwa, taka nazwa, bo ja tu mam dokumenty na ten temat, było więzieniem, które powstało z byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Po lekkim udoskonaleniu, to znaczy zrobieniu muru, który obejmował całe więzienie, to jest 33 hektary ziemi. Potężne gospodarstwo rolne i wybudowanie tych wieżyczek przystosowane je do trzymania w dalszym ciągu Polaków. W Jaworznie siedzieli tylko i wyłącznie młodzi chłopcy, początkowo sami więźniowie polityczni. Najmłodszy więzień Jaworzna, jaki tam był, ja go osobiście nie spotkałem, miał lat 13. Natomiast ze mną w celi siedział 14-latek, chłopak wychowany w domu dziecka, który dostał się do więzienia za to, że na portrecie Stalina dorysował brodę, na portrecie Lenina dorysował wąsy. Trzeba tutaj podkreślić, że na przestrzeni tych 5 lat, jakie istniało więzienie w Jaworznie, przewinęło się ponad 15 tysięcy młodych ludzi. Najczęściej rekrutujący się z gimnazjów. I bardzo często wyliczaliśmy poszczególne miasta w Polsce i szukaliśmy, czy mają reprezentantów, czy nie. I w zasadzie niewiele takich miast byśmy wyliczyli, którzy by nie mieli swoich reprezentantów w Jaworznie, w naszym gronie. Jeden z młodych ludzi, doprowadzony już do rozpaczy głodem, jaki tam panował, postanowił najeść się cementu. Mając tą świadomość, że zjedzony cement to jest to samo, co podpisać sobie na siebie wyrok śmierci. Inny taki młody człowiek w celi, w której ze mną siedział, Ślązak, poderznął sobie gardło i żył. Że takich wypadków można by jeszcze mnożyć, no ale chyba już nie o to chodzi. Mamy tu jeszcze kolegę Wachowskiego i to znakomite hasło. Wypowiedziałem takie zdanie. Wolność można odzyskać w młodości nigdy. I wypowiedziałem zupełnie jakoś tak spontanicznie. Bierut otrzymywał ogromne ilości listów od więźniów, od rodzin więźniów, najróżniejszych ludzi, którzy, no co tu dużo się dziwić, kochani, no przecież każdy kogoś bliskiego chciał wyciągnąć. Tak, tak. I ludzie po prostu pisali, naiwnie licząc, że dobroduszny towarzysz Bierut go ułaskawi. I czy wyście pisali? Mirek, pisałeś? Nie, ja nie pisałem, ani moja rodzina nie pisała. A dlaczego? Tylko dlatego, że po prostu no, ja nie miałem żadnych szans, a poza tym no, jakoś tak nie mogłem. A jak u ciebie, Zbyszek, było? No więc ja nie pisałem, ale proszę mi wierzyć, że wielu z więźniów nawet nie wiedziało, że matki, że siostry, że bracia, że ojcowie pisali do różnych osób, do Bieruta, do ministra. No i bez skutku właściwie. I teraz jaki był mechanizm? Bo to, że bez skutku, to tak. Ale jaki był mechanizm? Proszę sobie wyobrazić, że większość tych pism, tych tragicznych, bo to jak się czyta, to bez wzruszenia tego nie można przejąć. Jak te matki, ci ojcowie o tym pisali. Ale nim ten list doszedł do Bieruta, to było zawsze takie posiedzenie prokuratury i sądu, niejako taka opinia, i tam często widzę, pozostawić bez dalszego biegu. I to zostało. A potem tylko po jakimś czasie zawiadomiono, że prośba nie została uwzględniona. Większość nawet tam nie dochodziło, no, u ciebie ale zdarzało się. U mnie? No ja miałem tą satysfakcję, bo przeglądając teczkę akt mojej sprawy, gdzie nas 7 siedziało na ławie oskarżonych, tylko ja, jeden i moja rodzina nie zwracaliśmy się do nich o żadną łaskę, bo wychodziliśmy z założenia, że od tych drani i łaski oczekiwać nie ma co. U mnie nie było żadnych szans. Powiem wam dlaczego. Ponieważ siedział mój ojciec w więzieniu, siedziała siostra i siedziałem ja. Czyli nie miał kto napisać. A matka została sama w domu z siostrą malutką. Nie miał kto napisać. A dlaczego mój stary siedział, prawda, mój ojciec, nie? Siedział całą okupację w Austrii, Mauthausen-Gusen. Później wrócił, był 3 miesiące w domu i przyjechali za mnie za szpiega. Że szpieg powiedzieli, nie? I siedział. No, a siostra moja siedziała dlatego, była w organizacji polskie wojsko podziemne, prawda? Gdy wykryli ich grupę, tak samo proszę siebie, siedziała w Fordonie, siedziała w tym później jeszcze Bojanowie. Bojanowie, prawda, nie? Tych. I dlatego u mojej rodziny nie miał kto napisać, prawda? No, a mnie się nie śpieszyło z pisaniem. No, takie są czasy, że siedział ojciec, siedział syn, prawda?
a nie wiadomo, czy jeszcze syn mój nie będzie siedział. Akta śledcze z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Mamy tu ich tysiące. Wyroki wojskowych sądów rejonowych. Przede wszystkim Warszawskiego Wojskowego Sądu Rejonowego. Przeglądałem te akta, szukając pewnego wzorca skazanego. Dlaczego ludzie trafiali do komunistycznych więzień? Co było powodem ich prześladowań? Czy byli to partyzanci? Czy byli to ludzie zaangażowani w walkę w sposób świadomy z reżimem komunistycznym? Tak, są i tacy, jest ich bardzo dużo. Są to wielkie, znane postacie i całe dziesiątki tysięcy partyzantów ROAK, WiN-u, NZW, NSZ-u. Ale są i ci mniejsi, ci bohaterowie zupełnie nieznani, ci, o których nikt nie mówi, ci, o których niemal nikt poza rodzinami nie pamięta. Co jest uderzające? Gdyby w sposób statystyczny przedstawić przeciętnego skazanego w latach 46-55, jest to typowy przedstawiciel klasy pracującej. Jest to albo chłop, i to chłop małorolny zazwyczaj, albo robotnik. Mamy tu sprawy, o których opowiemy Państwu szczegółowo, o których opowiedzą ludzie, którzy jeszcze pamiętają te sprawy, dotyczące na przykład kobiet, które nie uczestnicząc czynnie w konspiracji, pomagały po prostu partyzantom. W jaki sposób? Otóż chociażby poprzez podanie bochenka chleba, poprzez upieczenie tego chleba. Już to było czynem karanym długoletnim więzieniem. Są tu sprawy, wydawałoby się, zupełnie absurdalne. Na kilka lat skazany zostaje Szewc, który, nie wiedząc o tym zresztą, że reperuje obuwie partyzantów, podzelował im buty. Za każde podzelowanie dostał 14 miesięcy. No żeśmy cierpieli na tym bardzo, cała nasza rodzina. No bo tak byliśmy bez środków do życia. Domu nie było. Ojciec w tym czasie, kiedy był aresztowany, to mieszkał na Komornym. No i trudnił się jeszcze z szewcem, trochę naprawiał te buty. I tak sobie tam radzili jako tako rodzice. No wtedy też się po prostu, no, świat zawalił. Stracił zdrowie, wrócił, to tam zupełnie wrak nie człowiek. Cały czas się leczył, nie nadawał się do żadnej pracy. Co ojciec opowiadał o tych warunkach w więzieniu? No, że strasznie się znęcali nad nim. Był tam bity. Chyba w kamieniołomach też pracował. Tam w tych strzelcach opolskich. Tu jest taka opinia, w której piszą z Rawicza. Więzień Wojdylak karany dyscyplinarnie nie był. Na ogół zachowuje się dostatecznie. Nie zdawał sobie sprawy, że naprawiając obuwie dla nieznanych osobników przyczyni się do umożliwienia czynności bandzie antypaństwowej. Osobnik ten na przychylne potraktowanie prośby nie zasługuje. Sami tu prawie stepnowscy, tak? Kto tu mieszka jeszcze w wiosce? Są jakieś rodziny o innym nazwisku? A to mieszkań, bo się więcej rodzin mieszka. Dobrowolscy, żebrowscy, tam wilczyńscy. Ale stepnowskich ile jest? Połowa wioski będzie? No będzie blisko połowa, to będzie jakieś 9-11 rodzin, to będzie stepnowscy. I tu już od dawna siedzicie? No od dawna, od początku. Ale herbu pan nie pamięta jaki? Nie. Był, wiem gdzie był, ale nie pamiętam. A gdzie ten herb dawno jeszcze temu wisiał? Nie pan powie, jak to było? A to na domu. Domy były drzewiane. No i na domu w rogu tam wysoko, tak żeby widoczne było od drogi. No i stepnowscy tu żyli sobie przez całe wieki, aż przyszła komuna i pan potem korespondował z Bierutem, tak? Co pan napisał do Bieruta?
Ja pisałem do Bieruta ułaskawienie, jak dostałem wyrok. W 1949 roku byłem skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Ostrołęce na 13 lat więzienia. A łącznie wymiar kary był 10 lat. I pisałem do Bieruta, i pisałem do Najwyższego Sądu Wojskowego o ułaskawienie, znaczy o zmniejszenie wymiaru kary. I do Bieruta, ale odmowy dostałem i stąd w ogóle odmowy. A jakie zbrodnie pan popełnił, bo to 13 lat, to musi być jakiś wielki... Ja byłem członkiem organizacji, znaczy przysięgę składałem, byłem członkiem NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, okręg Tęcza, to jest północ Mazowsze. Panie Dwarzyk, pan siedział ile lat? Ile przez lat i 4 miesiące. Kiedy pan wyszedł z więzienia, już pański ojciec nie żył. Co się z nim stało? Podczas mojej nieobecności, tak chciałem trochę w skrócie powiedzieć. No. Ojca aresztowali, a 26 listopada ojciec miał sprawę i dostał karę śmierci. No ale nikt się nie wiedział z ojca. Wywieźli go na 11 listopada, sprawa, wyrok mam ojca. Sprawa łaski nie skorzystał tego prezydenta i naczelnego. No i 13 stycznia 50 roku na Rakowieckiej wykonali wyrok. Ale gdzie pochowali, to nie wiadomo, która to była. No. Ale zawiadomiono pana o wykonaniu nie, ani absolutnie, ani rodziny, boś matka, bo nikt... Aż później ja wyszłem na wolność, dopiero pisałem do Ministerstwa Sprawiedliwości. No to dali mi taką odpowiedź, że został skazany na karę śmierci, wyrok wykonany i tylko to. Czyli tutaj korespondencja z Bierutem skończyła się jeszcze bardziej tragicznie, bo on w ogóle nie skorzystał z prawa łaski. No ojciec nie, zginął. No, odmówił. No. Ale druga gałąź rodziny Stepnowskich też tutaj zetknęła się z polskim, z komunistycznym wymiarem sprawiedliwości. Jak było z pańskim ojcem Stanisławem? On dostał 5 lat. Tata dostał 5 lat. Za co? Za kawałek chleba. To może ja na ten temat mogę coś powiedzieć, bo ja byłem w tym czasie obecny. Stanisław nie był członkiem organizacji, tylko udzielił pomocy. Artykuł 18-14, paragraf 2 KKB. I za to? Artykuł to znam, ja nawet, za to udzielenie... nawet wyrok chyba mam tutaj gdzieś powiedzieć. 5 lat dostał. Za samo udzielenie tak, pomocy, to, czyli dał chleb. To mało dostał, bo to po 12, po 15 dostawali. Tak jak ja czytałem to akta, to jest to wprawa o tyle szokująca, że raz, dwa razy zetknął się z partyzantami. Pan Stanisław Stepnowski raz dał chleb i wody, drugi raz przyszli na godzinę, tylko z nimi porozmawiał, nic im nie dał i to było wszystko. Tam nie ma nic więcej w akcie oskarżenia, nie ma dosłownie nic więcej, nic, ale nic nie znaleźli. Ale nie doniósł. I nie tu doniósł. Jest zbrodnia. Tak, jest oskarżony o udzielenie czynnej pomocy bandzie mającej na celu zbrodnie przeciwko państwu. Obalenie ustroju. Tu jest to zdjęcie, tak, prawda? Pan tak. Pamięta. I tutaj tak. Jest, widzimy właśnie w tym tragicznym momencie ojciec, który leży, prawda, w trumnie, jeszcze odsłonięta. I pan jako mały chłopak, ile pan tu mógł mieć? Ja wiem, 6 lat gdzieś. No, w granicy. Tak wygląda. Tak. Prawda? I patrzy pan w twarz ojca. Za 2 tygodnie miał wrócić już na wolność. Tak. Czy matka pisała także? Pisała, mam. Pisała. Pamięta pan, jakie były odpowiedzi? To takie same były jak poprzednio. Na przykład pisała i żadnej odpowiedzi nie dawali. Te listy pańskiej matki są do Bieruta i ona tam pisze o tym, że prezydencie Bierucie wychowuje sama dzieci, 6 tak. dzieci. Chciałabym wychować na dobrych obywateli Polski Ludowej. No bo bez ojca rosną, tutaj nic takiego przecież nie zrobił. Za każdym razem jest jedno zdanie. Sprawie nie nadawać dalszego biegu. Tutaj mamy sytuację całej rodziny, która została dotknięta tym komunistycznym terrorem, mimo że chcąc, nie chcąc musiała być coś zaangażowana, ale ten stopień zaangażowania był różny. Niemniej jednak, niezależnie od tego, pan był zaprzysiężonym, prawda? Pan przysięgał na Ryngraf. No, przez pasjo na Ryngraf. Może pan pokazać nam ten no, Ryngraf? No ten... Ale właśnie, bo to jest... ojciec pański nie przysięgał na Ryngraf, a poniósł karę jeszcze surowszą. To jest... Mógłby pan to jest zdjąć, pamiątka. Bo byśmy chcieli zobaczyć to z bliska. Tam nikt nie pisze, tylko jest matka no, polska i Godłosz. Na ten Ryngraf i Godłosz koroną. Przysięgali. No to Dara nam to wręczyli, bo przysięgali to przed pasją i przed godłem. Minęło bardzo dużo lat. Tak. A pan nosi cały czas. Ja noszę, bo jak... Dlaczego? Bo jak przysięgę składali,
To później jakiś czas ja chodziłem do szkoły w Ostrołęce i bałem się tego stołu, ja tego nie nosiłem. Ale teraz pan nosi. Teraz po wyjściu z więzienia noszę bez przerwy. Bez przerwy. Czyli pan uważa, że no jest to jakaś no to dla pana święta rzecz. Dla mnie to jest święta wartościowa. Listy skazanych, mamy listy ich dzieci. Mamy tu list 11-letniej dziewczynki, która pisze do Bieruta: kochany panie prezydencie, wypuść moją chorą mamusię. Zazwyczaj odpowiedź jest jednoznaczna. Nie wszczynamy sprawie biegu. Na marginesie, ta matka dziewczynki w więzieniu umarła. W aktach, które są w naszym archiwum, piszą także: za co Kaczyńską Zofię wsadzili? Za to, że przychodził oddział i ona dała mąki trochę, siostrze młota, a potem dała jeszcze trochę słoniny. I za to Zofię Kaczyńską wsadzili na lat ile? 8. Na 8 lat. Matka siedzi w więzieniu, ojca na razie nie ma, jesteście sami. Co się dzieje? Bezpańskie. Czeladnik tutaj był taki i oni wszyscy prowadzili. Obce ludzie, co chcieli, to robili tu. Bo co takie dzieciaki mogli zrobić, wie pan. Ja co tydzień prawie do Warszawy jeździłem na Rakowieckie, to paczki wozić, to do sądu, wie pan, na wspólno tam, bo to był ten sąd. Nie, to nie na wspólnej, to było na tej, na Koszykowej. Koszykowa 82. Koszykowa 82. No. O, i cały czas to taka impreza była. Matka jest w więzieniu, no ale trzeba ją ratować. I piszecie państwo listy. Listy do prezydenta Bolesława Bieruta. Jest list, który pani pisała, gdzie zwraca się pani do prezydenta następującymi słowy. Kochany panie prezydencie, wiem, że lubisz dzieci. Wszystkie dzieci czekają na święta. Się bardzo często. A mojej matki nie ma. Przywróć mi matkę. Czy dało to rezultaty, to pani pisanie? Nic. Absolutnie. Na święta Bożego Narodzenia oczywiście zwrócił mi matkę, ale w trumnie. Czy pamiętacie państwo młota Łukasiuka, jak tu przychodził do młyna? No ja najmniejsza, ale pamiętam. Pamiętam, miał sztywną nogę. Nie wiem, którą. No. I ten jego widok pozostał mi do dziś. Był bardzo wysokim mężczyzną. Postawny. Młot jeszcze walczył wcześniej z Niemcami i chyba miał tak, pewne zasługi. Za cały czas on to... No, za Niemców i panie udział brał chyba V1, V2. O, ma pan jeszcze ten, daj no tę szufelkę, to jeszcze z V2 jest ta blacha. No bo tu blisko o. W Sarnakach przecież... Bo tu miało. Tego to leżało za trzęsienie, panie, o. To jest dura aluminium z V2. Jeszcze mam ten... do szczotek do tego, grafit, jeszcze normalny grafit, wie pan, taka gomała. O, no to padało tutaj. No, jak tu, oni rozrywali się. W lesie tu i w Bóg wpadło, oni tam gdzieś z Buga to wyciągnęli, gdzieś do Londynu przesłali to. No, to było za Niemców to wszystko. Za Niemców, jak się rozerwała od Tokar, to do samego Drażniewa wszystko było zaścielone żelazem, różnymi drucikami, wszystkie, a my takie maluchy byli. To nas interesowali, te druciki, my to wyciągali. I dzięki temu, że to potem AK-owcy znaleźli, przesłali do Londynu. No to tak. I Londyn ocalał także. No rozumiem. Tak, podziękowali. No, podziękowali w latach 45. i później, no. Kiedy to już nie AK, ale WiN walczył z drugą okupacją. Kiedy pani pisała do Bieruta jako dziewczynka, czy wierzyła pani w to, że jest to prezydent rzeczywiście, który może coś pomóc, który uratuje? Ja chciałam wierzyć w to, że matka wróci, że będzie ze mną. Chciałam w to po prostu wierzyć. A czy w Bieruta ja wtedy byłam za mała, żeby w ogóle oceniać politykę? Ja wiem, ale tak.
liczyła i pani, że uratuje jednak oczywiście matkę. Bo bardzo to zmieniło moje życie, bo gdybym była z matką, żyłabym zupełnie inaczej. To wiadomo. To już nas wszystkich to wszystkich samo. Wszystkich to samo czeka. Stało się, to spotkało. Panie, 16, 17 lat, dzieciaki, młyn zostawić, wszystko, co oni mogli zrobić? Pani uczyła właśnie sprawę, została też za pomocą oddziałowi młota skazana i też się działa, ale przeżyła. Przeżyła także Maria Sobolewska, tak. Siostra młota. Siostra młota, żyje jeszcze. Stanie w miejscu Bolewskiej. Wie pani, robimy taki film o tych czasach, jak tutaj to było za komuny. No bo przecież pani brat to słynny młot, Władysław Łukasiuk. Tak. Który tutaj walczył z komunistami, tak? Tak. I przecież... Pani siedziała w więzieniu też. Siedziałam, 10 lat miałam wyrok, 6 mi siedziałam. No, wsadzili panią i razem pani przecież siedziała z mamą pani Kaczyńskiej, tak. Z panią Zofią. Tak. Tylko, że pani Zofia z więzienia nie wyszła, a pani się udało przeżyć. Tak. No, jak to było? Kiedy panią zamknęli? W którym to było roku, pamięta pani? W 49. Roku 3 marca, 49, 3 marca. I za co? Za co panią wsadzili? Bo... Za pomoc. Za pomoc dla młota? Dla bratu, dla brata. Często tu brat przychodził? Brat w ogóle nie przychodził, tylko przysyłał z oddziału, przysyłał swoich żołnierzy. Trzeba było. Chleb piekłam. O, mamusia dawała mąkę, ja piekłam. Zakupy chodziłam do miasta z plecakiem, zakupy robiłam. Tato, materiały do pisania i konserwy, i papierosy, no to trzeba było, żebyśmy siedzieli w lesie. Miała pani taki duży wyrok i to wyrok przecież nie za to, że pani jakoś czynnie uczestniczyła, tylko za pomoc. Czy pisała pani do Bieruta jakieś pisma, żeby trochę wcześniej panu uchronili? Nie jedno. 11 razy, bo to potrzeba, bo można było 11 razy pisać, to pół roku pisać. A ponieważ ja siedziałam 6 lat, więc pisałam to pół roku. 11 razy pisałam. Nawet amnestię, w ogóle amnestię dawali z większymi wyrokami, nawet z dożywociem. A mnie amnestia nie obejmowała. Wyrok był amnestyjny. Ten artykuł amnestyjny, ale amnestii mi nie dali. Powiedzieli, że jestem groźna dla otoczenia i później do pracy. Ile ja się napisała raportu do naczelnika Fordonie do pracy, to odmawiali mnie, że jestem niebezpieczna dla otoczenia, nie mogę przebywać. To jeszcze się roześmiałam, mówię, jak ten taki przodownik, ten ze służby więziennej przychodzi, mówi, Sobolewska, mnie już się nogi wracają, znowu macie odmowne. A mówię, że jesteście groźne dla otoczenia, nie możecie między ludźmi przebywać. Ja mówię, panie przodowniku, przecież w Fordonie, bo Fordon miał, więzienie Fordon miał swoje hodowle świń. To mówię, może trzeba im napisać, że świnie są w Fordonie, może ze świniami będę mogła przebywać. Czyli Bolesław tak. Bierut ani razu nie uwzględnił pani prośby. Nawet do pracy mnie nie wziąć, nie chcieli zastrzeżenia od prokuratora. Kiedy pani trafiła do więzienia, zostawiła pani dziecko chyba, tak? Czy nie? Tak, troje dzieci. Dwoje uciekło przedtem, bo męża wykończyli. Jeszcze mąż żył. Obława była, uciekał. Zajechał do Tokar i tam do kuzyna wpadł i padł trupem. I z krzesła upadł i życie skończył, przywieźli nieżywego. To dzieci. Dzieci starsze. W jakim wieku były dzieci? Syn 18, a córka 16. A najmłodszy został ze mną. Jak mnie aresztowali, to już został sam. I co było z tym dzieckiem, kiedy pani siedziała w więzieniu? Córka tam była na zachodzie, tam wyszła za mąż i pisała. Mówiłam, jak wychodziłam, żeby pisał list. Żeby przyjechali go zabrali, Natrafiliśmy w aktach, że pani, kiedy pisała tam do Bolesława Bieruta, zawsze o tych dzieciach pisała, że dzieci zostają same, że nie ma kto się nimi zajmować, ale jakoś to efektu chyba nie wywarło specjalnego na tym dobroczyńcu. Tam Bierut jeszcze by dołożył drugie 10. Bieruta wierzył, kto tam Bieruta wierzył.
A co było potem? Jak pani wyszła już z więzienia, co było z gospodarstwem? Czy zabrali coś? Jak było potem? No ja miałam przepadek mienia. No to gospodarstwo zabrane wszystko było. Nawet budynki porozbierali i zabrali. Nikt mnie tam nic nie zwrócił. Trochę rodzina wzięła, resztę to tak, kto chciał. Odzyskała coś pani potem po wyjściu z więzienia? A skąd? To było wszystko zdewastowane, zgnojone, o te mieszkanie to nawet dach był zgnili, bo to była słoma. To nawet sufit był zgnity, nawet sufit i to trzeba było dawać. Brat przed wojną służył w wojsku? Tak. A potem co było? Był w Armii Krajowej? Niech pani opowie o nim trochę. Jaki no, był jego los? No, za okupacji to była Armia Krajowa, ten tak. Cały... I jego ten, no. A później po wyzwoleniu przechrzcili się na WiN, Wolność i Niepodległość. Nie mógł to moje, jak ja powiedziałam nieraz, mówię, Boże kochany, zlituj się, jak ciebie, zrób coś, albo wyjedź, albo co, bo jak ciebie złapą, to przecież ciebie żywcem będą skórę zdzierali. On gra, ty się o mnie nie martw, ty się o siebie nie martw, bo jak ty wpadniesz, to dycha leci. I tak mnie wywróżył te dychę. A on mówi, a ja nie spocznę, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał polskie ziemie. I ty mnie nie przetłumaczysz, ja nie wyjadę, nie rzucę tego, tylko będę walczył do ostatniej kropli krwi. Czy w Fordonie pani widywała mamę? Tak. Przecież my razem prawie siedzimy, razem się siedzieli. Wyciska te łzy. Takie wspomnienia. To jest pani przeżycie było, że... Pani... Mamy chociaż nie bili. A pani ile ja dostała pałek, to tylko jeden Bóg wie, co oni ze mną robili. Jak później mnie znowu, żeby mnie wypuszczą, żebym ja poszła, odnalazła brata i dała im znać, w którym miejscu, którego dnia, o której godzinie to oni obtoczą to miejsce i złapią go. Pytam się, a co potem? Wziąć dzieciaka, już tylko ostatni mnie został i pod lód, bo akurat jeszcze to marzec był też taka zima, jak i teraz był lód. No nie, no potem. Potem to już jego nie będzie, to już będziecie spokojne. A ja mówię, ale żebyście mnie nawet cały Sokołów w prezencie podarowali, to ja zdrajczynią i bratobójczynią nie będę. No to pani tak mnie w ten czas dali za to, bo się mnie sąd pytał i co potem. Ja mówię, może sobie wysoki sąd wyobrazić, ile za to dostałam. Że ja nie wiem, co się ze mną zrobiło, kiedy oni mnie doceli, czy mnie przynieśli, czy mnie przywlekli, że ja się... Przebudziłam, obolała, silna, cała zbita, już nad ranem, na gołych tych deskach, tak jak i te 3 miesiące siedziałam na gołych deskach. I nic nie wiem, jak to się zrobiło ze mną. Nic nie pamiętałam, tak mnie dali za te powiedzonko. Pani Maria, gdyby była taka możliwość, że można by cofnąć czas, czy pani by zrobiła tak samo? Czy w dalszym ciągu pomagałaby pani partyzantom, gdyby pani wiedziała, co pani czeka? Tak, do ostatniej kropli krwi, tak jak brat mówił. Ja nienawidzę komuny, panie. Od małego dziecka nienawidzę. Ja za cara pamiętam, ja się uczyłam po rusku. Trzeba było zeszyty pod podłogą. Myśli tam u Weckiego w palacu była szkoła. A czego, że się uczyli się z polskiego? No wszystkiego, wszystkiego dobrego. No a powiedz mi, czy ty na tych zdjęciach poznałabyś babcię? Na przykład tutaj. To jest babcia. To pamiętasz, tak? No bo babcia tutaj jest bardzo podobna do siebie, ale może znajdziemy jakieś takie zdjęcie właśnie z tych czasów bardzo, bardzo odległych. U nas to się w zasadzie rozpoczęło od szkoły. No, tak jak ja to odczuwam, to od właśnie tych pań profesorek naszych,
To znaczy mi chodziło o to, że oni nie organizowały tego w jakiś sposób, tylko od stylu wychowania. No myśmy byli wychowani na Mickiewiczu, na tych patriotycznych jakichś sprawach. No i ta rzeczywistość jakoś nam nie leżała, która się nowa budowała. No i harcerstwo. Jeździliśmy fajnie na rowerach, nad Bóg, na most, śpiewaliśmy tam. I ta Armia Krajowa, która była świetlana dla nas. Ja, to właśnie, właśnie chciałam powiedzieć. Właśnie Armia Krajowa. Myśmy przejęli pałeczkę po Armii Krajowej. Tak. A po nas już w późniejszym czasie Solidarność. Czy wyście w trakcie tego, po ogłoszeniu wyroku, uważając, że jest to absolutnie niesprawiedliwe, czy staraliście się napisać gdzieś do najwyższych władz, bo już one według waszego rozumowania powinny, na przykład do prezydenta, o ułaskawienie, o zmniejszenie wyroku, o warunkowe zwolnienie, bo wreszcie no, mieliście podstawy, byliście ludźmi niewinnymi. Czy sami, czy wasze rodziny, które was kochały, jak to było w waszym przypadku? Prawdopodobnie rodziny nasze pisały o złagodzenie wyroku. No ale prawdopodobnie. Mówiłaś na przykład, że rodzice, ktoś z rodziców pisał. Wiesz tylko, że nie miałaś dokumentu. Nie, nie miałam i nie widziałam tego. Do Bieruta pisali, kochany ojcze Bierucie, tam jakichś takich słów używali, że to no, żeby wybłagać, przebłagać, nie? No ale oczywiście nic to nie pomogło, a ja osobiście nie pisałem. Bo już jak siedziałem i później, to no jakieś takie uczucie, że wcale nie żałowałem, że siedzę. Jak zobaczyłem te wszystkie podłości, jakie się dzieją, bo na wolności ludzie pojęcia nie mieli o tych rzeczach, nie? A ci dalej w śledztwie o to, tak, młodzież jedzie ze szturmówkami, tak, a wam się do kryminału chce ci się, no, nie, tego, nie? I zorientowałem się, że to wszystko kłamstwa. No, we więzieniu się później człowiek zetknął z tymi wielkimi partyzantami i innymi z tych dużych spraw. Później pokazowe one były. To chce przywrócić w kraju panowanie kapitalistów i obszarników. Popełnia zbrodnię przeciwko narodowi polskiemu. Kto chce oddać Polskę na łup imperialistom, popełnia zbrodnię przeciw narodowi polskiemu. Oskarżeni w niniejszym procesie służyli obcym imperialistom. Ojciec był i brat potwornie bici. Byli bici tak pod pięty, tak w narządy, jak i po całym ciele. Ojcu nawet odbito wątrobę. Brat mój wyszedł ciężko chory z więzienia w grudniu 1945 roku. Pewnego dnia wpada do mnie kolega mojego ojca, który siedział w więzieniu przy 11 listopada, a który miał prawo poruszania się po więzieniu, bo był plastykiem i ładnie pisał, żeby wszędzie robił napisy. I zawiadomił mnie, że ojciec dostał wyrok śmierci. Był to Piotr Wolenberg. Szybko oddziałowa się postarała o kartkę papieru i napisałam prośbę do prezydenta ówczesnego Bieruta o ułaskawienie ojca. W prośbie tej błagałam go, żeby nie zabijał nam ojca, żeby dał, aby to najmłodsze dziecko poznało go, żeby zapamiętało go sobie. Prosiłam i tłumaczyłam, że jest nas cztery sieroty, że jesteśmy bez środków do życia, ale to nic nie pomogło. Bierut rozpatrywał liczne prośby do niego skierowane. Zazwyczaj odpowiadał w sposób jednoznaczny. Skazany nie zasługuje na ułaskawienie. Prośba została załatwiona odmownie. Jak to wygląda w liczbach? Otóż w latach 1947-1952 prezydent Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski w stosunku do 589 osób, nie skorzystał zaś w 1215 przypadkach. Jeśli weźmiemy te lata całościowo, i to podkreślam, mówimy tu tylko i wyłącznie o sprawach sądowych, nie o całych dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy zniknęli, zostali wówczas zamordowani w sposób skrytobójczy, tylko o wyrokach. 70%, około 70%
próśb do Bolesława Bieruta załatwianych było odmownie. Każda z tych załatwionych odmownie próśb to ludzkie życie. Pierwszych więźniów, bardzo młodych ludzi, takich będących w waszym wieku, przywieziono tutaj w maju 1951 roku. Miało to być eksperymentalne więzienie progresywne dla młodocianych. Byli to ludzie przeważnie, w większości więźniowie polityczni, tak zwana wywrotowa młodzież, jak się o nich wtedy mówiło. Ludzie, jak powiedziałam, bardzo młodzi, wobec tego zrozpaczeni rodzice bardzo często pisali błagalne listy do prokuratury, do sądów, nawet do centralnych władz państwowych. I właśnie w tej gablocie macie oryginalne dokumenty. Tutaj jest prośba do obywatela, prokuratora wojskowego. Prośba matki, która błaga o wypuszczenie swojego kilkunastoletniego syna. Mimo wielu takich listów do różnych władz pisanych, przeważnie odpowiedź nadchodziła jedna, że nie uwzględniają tutaj argumentów zawartych, że przeciwko tym ludziom toczą się procesy, że po prostu są zagrożeniem dla porządku publicznego. Proszę przejrzeć to. Na tym malutkim dziedzińcu witał nas starszy sierżant Andrzej Kukawka. Przyjechaliśmy z Jaworzna, przyjechaliśmy karnie na rok ścisłej izolacji do Białego Pawilonu. Staliśmy w szeregu. Pamiętam, że w czasie transportu pociągiem zgubiłem czapkę więzienną. Kukawka podszedł do mnie, zapytał, gdzie masz czapkę. Powiedziałem sobie beztrosko, zgubiłem. I wtedy się zaczęło. Dostałem kilka ostrych ciosów od Kukawki, który słynął z wielkiej siły, pokazał rękę i stwierdził, to ręka sprawiedliwości Polski Ludowej. Jesteście w Rawiczu, bandyci. Tu was dopadła sprawiedliwość. Moralnych, traktowanie jednakowo wszystkich funkcjonariuszy UB, SB, informacji wojskowej, niezależnie od tego, czy ciążą na nich jakiekolwiek przewinienie, lub chociażby wykroczenie, nadaje się uprawnienia, tytuły honorowe tym, którzy zwalczali legalnie istniejące państwo polskie, uznane niemal przez cały świat, którzy zwalczyli o tak zwaną niepodległość, często mordując niewinnych ludzi i równocześnie pozbawia się tych uprawnień tych, którzy bronili tego państwa. Państwo polskie było państwem uznawanym przez wszystkie kraje świata. Było państwem niepodległym, mającym własny rząd i własne organa władzy państwowej. Trzeba powiedzieć, że w okresie tych lat były dwie przeciwstawne polityczne opcje polityczne, które zwalczały się nawzajem. Jedna reprezentująca państwo i druga o odmiennych kierunkach politycznych, które miały inny punkt zapatrywania na władzę państwową. Była to do pewnego stopnia wojna domowa, ponieważ toczyła się między dwoma różnymi opcjami politycznymi i generalnie nie chodziło o niepodległość państwa, która w owym okresie była bzdurem z uwagi na układy jałtańskie, ale chodziło o przejęcie władzy przez ustaloną grupę ludzi. Przez PRL-owskie więzienia w latach 1944-1956
przeszło, jak się ocenia, około 100 do 150 tysięcy skazanych za tak zwane przestępstwa antypaństwowe. Wykonano według posiadanej dokumentacji 3100 wyroków śmierci, w tym co do 57 kobiet, z których najmłodsza, sanitariuszka oddziału majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, Danuta Siedzikowska, względnie Zalewska, kiedy ginęła, miała zaledwie 18 lat. Być może, że lista osób straconych jest większa, że się wydłuży i że w przyszłości uda się ją odtworzyć. W każdym razie i tak już ona przeraża. Procesy, które przebiegały w tamtym czasie, toczyły się bardzo szybko. Z zapisów protokołów rozpraw wynika, że w ciągu godziny lub dwóch zostało zakończone postępowanie. Narada trwała około pół godziny, po czym następowało kilkunastominutowe ogłoszenie wyroku, a wyroki skazujące na śmierć zawierały zaledwie kilka zdań uzasadnienia. Wykonanie wyroku następowało jeszcze tego samego dnia lub w dniu następnym. Dzisiaj w wyniku tych procesów rehabilitacyjnych można ustalić, że skazywano ludzi mimo braku ustawowych znamion czynu, mimo braku dowodów popełnienia przestępstwa lub w takich sytuacjach, kiedy czynu w ogóle nie popełniono, albo gdy czyn nie był społecznie niebezpieczny lub był niekaralny w chwili jego popełnienia. Cała ta masa sędziów, tych nowych sędziów, to byli po prostu sędziowie partyjni. To chyba miało także pewien wpływ na wymiar sądownictwa, na wymiar kar. Oczywiście. Byli to ludzie, którzy wiernie wypełniali dyspozycje partyjne. Najpierw Polskiej Partii Robotniczej, a potem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To byli ludzie, dla których szanowanie życia ludzkiego nie przedstawiało tutaj wielkiego problemu. Zresztą ostatnio pokazała się książka My, sędziowie, nie od Boga, autorstwa Jerzego Poksińskiego. Warto tutaj przeczytać bardzo charakterystyczną wypowiedź jednego z sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w stopniu podpułkownika do prokuratora. No cóż, prokuratorze, dowodów nie ma, ale my, sędziowie, nie od Boga i bez dowodów zasuniemy KS-a jak trzeba. KS-a oczywiście karę śmierci. Czy oskarżony miał jakąkolwiek szansę, czy nawet prawo do obrony? Bardzo to było słabe, to prawo do obrony. Ten przewód sądowy był w zasadzie ograniczany do przyznania się oskarżonego do zarzuconego mu czynu. Względnie tam, gdzie nie udało go się złamać już tak do końca, to dowodami przeciwko niemu byli współwięźniowie, których dowożono na rozprawę w charakterze świadków i którzy dowodami służyli sądowi. Tym wszystkim, którzy za Polskę niepodległą ginęli i cierpieli w PRL-owskich więzieniach, należy się od nas najwyższa wdzięczność, cześć i pamięć, bo ginęli, abyśmy mogli żyć wolni. Amen.
profesorze, PRL kojarzy się powszechnie raczej z latami 80., z liberalizacją gierkowską, z epoką gomułkowską, a stosunkowo niewiele wiemy o tym okresie pierwszych powojennych lat, pierwszych kilkunastu powojennych lat, okresie władzy Bolesława Bieruta. Gdyby pokusić się o zbilansowanie tych lat, to wydaje się, że to jeden z najbardziej krwawych okresów po wojnie, w powojennej Polsce. No po pierwsze najbardziej krwawych oczywiście, bo był to ten okres funkcjonowania komunizmu w swoim najbardziej represyjnym wydaniu stalinowskim. Po drugie był to okres, w którym nastąpił podbój, czyli złamanie oporu społecznego, pacyfikacja wszelkich działań służących odzyskaniu niepodległości. W gruncie rzeczy można powiedzieć sowietyzacja w wielu dziedzinach życia publicznego. To jest właśnie epoka Bieruta, gdy zniszczono opór, zlikwidowano opozycję, w bardzo poważnym stopniu ograniczono działalność Kościoła katolickiego, gdy społeczeństwo poddano bardzo intensywnej presji, z której pokolenie ludzi dorosłych, którzy przeżyli stalinizm, właściwie już nie było w stanie się podnieść w następnych latach. I ferowanie wyroków śmierci, które wykonywano najczęściej, bowiem Bolesław Bierut, pan życia i śmierci ówczesnych Polaków, nie zechciał niejednokrotnie, albo właściwie z reguły nie korzystał z przysługującego mu prawa łaski. Procedury władzy nie były precyzyjnie określone i wiele decyzji, które normalnie zapadają gdzie indziej, zapadało w gabinecie Bieruta. Tam ustalano przebieg procesów pokazowych, tam decydowano o wyrokach, które potem podejmował zawisły sąd. Tam rozstrzygano o sprawach gospodarczych, o sprawach społecznych. No jednym słowem było to centrum władzy, całkowite centrum władzy skupione w rękach sowieckiego namiestnika i jego najbliższych współpracowników. Który doszedł do władzy, jak już ustaliliśmy wcześniej, w dość właściwie przypadkowych okolicznościach i w niemniej tajemniczych schodzi ze sceny politycznej. No można powiedzieć, że Bierut dzieli tu przypadłość także innych przywódców komunistycznych PRL-u, Gomułki, Gierka czy Jaruzelskiego. Znaczy nie rozumie sytuacji w momencie, w którym powinien ustąpić. I Bierut nie godzi się z destalinizacją, nie dostrzega tego, co dzieje się w Moskwie, tego, co dzieje się za granicą wschodnią. Upiera się przy tym, że dotychczasowe metody rządzenia są skuteczne i prędzej czy później jeszcze wrócą. No to staje się niemożliwe do zaakceptowania przez nowe kierownictwo sowieckie, przez Chruszczowa. Bierut schodzi ze sceny politycznej w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, po prostu umiera w Moskwie w czasie, gdy choruje. Nie można dopuścić do niego, znaczy nie dostają się do niego ani jego nadworni lekarze, ani rodzina. Władze PRL zostają zawiadomione, że mały Stalin, jak popularnie o nim mówiono, nie żyje i trzeba wszcząć procedurę szukania jego następcy. Dziękuję panie profesorze za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.